Także jeszcze raz witam serdecznie. To jest dzisiejszy webinar z programu partnerskiego, czyli będziemy sobie przypominać pewne funkcje, które daje możliwości, jakie daje możliwości nasz program partnerski w firmie Skyward Community. Zwrócimy uwagę na pewne dokumenty, które otrzymujemy i chcemy rzetelnie informować naszych nowych partnerów, inwestorów, którzy są zainteresowani tematem. A później na końcu odniesiemy do kilku jeszcze się newsów, informacji, z których warto, żeby każdy z nas, czy ewentualnie nowe osoby skorzystały. Ogólnie jak wiemy, styczeń póki co mamy dzisiaj 17, tych jak gdyby w te nowe wiadomości, newsy, on jest póki co na ten moment dość ubogi, ale to pewnie wynika z racji z tego, że po 20 grudnia większość świata obchodziło święta, później Nowy Rok, później inna część świata też obchodziła święta i przed chwilą Nowy Rok, więc to tak właśnie wygląda mniej więcej co roku. Natomiast spodziewamy się tych informacji dużo więcej, tym bardziej, że zaawansowane prace trwają w szarży i tak jak powiedziałem, do tego odniosę się na samym końcu dzisiejszego webinaru. Więc czas rozpocząć. Dwa zdania, nazywam się Mariusz Duczmański. Mam ponad 20-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o finanse i marketing. Zresztą z marketingiem zajmuję się z zamiłowania. Finansami zresztą też. Wiele lat prowadziłem multiagencje z usługami bankowymi, funduszami inwestycyjnymi i ubezpieczenia, w tym m.in. agencja autoryzowana. Od mniej więcej 15 lat zajmuję się usługami online. Od 2016 jestem zarówno partnerem, jak i inwestorem firmy Skyward Community. I tak jak myślę, że wielu partnerów, być może tutaj również obecnych na dzisiejszym webinarze, obserwuję firmę i jej rozwój od prawie samego początku. Czyli od tego momentu, kiedy pamiętam, wbijano pierwszy szpadel w ziemię, budując ekotechnopark. Później stawiano pierwsze słupy, później pierwsze szyny na nich podwieszane. No i zaczęło się. I ten rozwój, jak wiemy, on w tej chwili, powiedzmy, jest na etapie ukończenia, czyli technologia jak gdyby jest gotowa do ekspansji na cały świat. Pewne jeszcze rzeczy w tej chwili są kończone w szarży. Jest kilkumiesięczne opóźnienie ze względu na wcześniejszą pandemię i niestety z tego powodu, że świat był nieco zawieszony, czyli różnego rodzaju fabryki, firmy nie pracowały albo pracowały na półwiska, produkcja też nie funkcjonowała tak jak normalnie, więc z tego tytułu pewne podzespoły, które w tej chwili są już dostarczone w szarży, spowodowały kilkumiesięczne opóźnienie, które w tej chwili jest po prostu jak gdyby przyspieszane, realizowane, aby ukończyć prace, które miały być ukończone na przełomie września, października. Zresztą wtedy pamiętamy, jak było to Expo w Dubaju, to myśleliśmy, że będą pierwsze próby związane z transportem miejskim, z transportem towarowym na tym odcinku 2,5-kilometrowym. A ponieważ gdyby nie mieliśmy wpływu na to, że te materiały nie zostały dostarczone, więc to w tej chwili jest po prostu kończone. Tutaj jeszcze krótka taka, powiedzmy, historyczna zajawka z 2019 roku, gdzie byliśmy wycieczką w szarży. Pierwsze słupy wtedy stawiano, powiedzmy, prawie że na gołej pustyni. Dosłownie obok szarży, bo to tak mniej więcej po drugiej stronie zaczyna się miasto i szarża. Zresztą miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, one tak mniej więcej wyglądają jak takie oazy, czyli po prostu jest jakaś na przykład brama wjazdowa do miasta, zaczyna się miasto, wyjeżdża się, opuszcza się jakiś tam teren i prawie że mamy pustynię. Więc tak to mniej więcej wygląda. Kto był, to wie mniej więcej jak to wygląda. Natomiast tutaj
Jako pierwsza wycieczka byliśmy zorganizowaną i to taki fajny przywilej nas spotkał wtedy na budowie. Spotkaliśmy się z panem Anatolim Mickim. Natomiast jak wiemy, od tego czasu minęły 3 lata i przewinęło się tam naprawdę setki wycieczek i dziesiątki delegacji z różnych krajów świata. To oczywiście zapoczątkowało i zaowocowało wieloma wstępnymi umowami, które jak wiemy bardzo często ostatecznie przekształcają się w kontrakty, w umowy kontraktów tak zwanych adresowych, komercyjnych. Żeby tak, zanim przejdziemy do prezentacji naszej, to też taka ciekawostka. Jak dobrze wiemy, często mówimy o bardzo dużej ilości tych umów, natomiast od podpisania wstępnej umowy, jakiegoś memorandum, porozumienia o współpracy, do konkretnego komercyjnego kontraktu często mija 1,5 roku, 2 lata. Mówimy tu o kontraktach, które często opiewają na kilka czy kilkadziesiąt miliardów dolarów, więc takie kontrakty są dopracowywane, przygotowywane w okresie jakiegoś czasu. Zresztą jak ktoś w Polsce ma styczność z różnego rodzaju kontraktami, nawet najprostszą rzeczą, jaką chociażby są farmy fotowoltaiczne, to wiemy, że często od pierwszej rozmowy do ostatecznego kontraktu i rozpoczęcia takiej budowy też mija bardzo wiele miesięcy. Więc o tym tutaj mówimy. Takich kontraktów, jak powiedziałem, wstępnych, porozumień i na pewnym etapie zaawansowania mamy ich bardzo dużo. 3 mamy podpisane już tak powiedzmy na ostatni guzik zapięte, te komercyjne. I wiemy, że kolejnych umów sporo będzie jak gdyby dopinanych również w tym roku. Przechodząc do programu partnerskiego, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, co otrzymujemy w momencie rejestracji. W momencie, kiedy otrzymamy linka od osoby, która nas zaprasza na przykład na taki webinar jak ten, czy też taki webinar bardziej zwracający uwagę na technologie, które robi pan Janusz Tomczak, przeważnie w czwartki. Osoba, która nas zaprasza, powinna nas poinformować o możliwości otwarcia takiego konta inwestycyjno-partnerskiego w firmie z linka polecającego. Trzeba poprosić taką osobę, by pomogła nam tak naprawdę dokonać tej rejestracji, dokonać weryfikacji konta, bo musimy zweryfikować zarówno swój numer telefonu, który jest ważny w przekazach pewnych informacji, jak i również dokumenty nasze, czyli dowód osobisty, jakiś drugi dokument potwierdzający nasze miejsce zamieszkania. Często to będzie jakaś faktura za media, wyciąg z konta, jakieś płatności z naszego konta, gdzie będzie widniał adres, lub ostatecznie może to być zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta właśnie o takim meldunku. W momencie, kiedy otworzymy takie konto i zweryfikujemy je, musimy oczywiście zaakceptować też tak zwany regulamin programu partnerskiego, aby w pełni korzystać z różnych dobrodziejstw, które niesie ten program partnerski, czyli możliwości tak naprawdę zarabiania, duplikacji, polecania tej technologii osobom kolejnym. Otrzymujemy w pełni funkcjonalne narzędzia, linki polecające, które tworzą tak naprawdę piękne strony informacyjne, zarówno dużo informacji na temat inwestycji, dużo informacji na temat samej technologii, jak jeszcze mamy również tak zwane strony docelowe. One są po prostu mniej rozbudowane, ale też naprawdę bardzo solidnie zrobione. Więc osobie, którą wyślemy, na pewno oko cieszy i zobaczy, że jest to naprawdę jakiś poważny, dobrze zrobiony biznes. Mamy dużo w zakładce dla partnerów, dużo narzędzi w formie linków, w formie plików wideo, które możemy ściągnąć i wysłać dowolnym kanałem poprzez jakiś messenger do osób zainteresowanych, czy też ewentualnie mailem. To jest tak, jeśli chodzi o te narzędzia dla partnera.
przechodząc do programu partnerskiego, jak widzimy, mamy 7 takich stopni, powiedzmy, awansu w programie partnerskim. Pierwsze 3, zarówno partner, jak i konsultant i lider, nie wymagają, zawsze mówię, że nie wymagają kwalifikacji osób trzecich, natomiast kolejne po prostu wymagają kwalifikacji osób trzecich. Sprawa wygląda w ten sposób, że budujemy swoje zespoły i w tych zespołach mamy zarówno inwestorów, którzy zainwestowali technologię i na tym poprzestali. Często zależało im na tym, żeby kupić pakiet i tyle. Są osoby, które dokupują te pakiety. Zresztą ja jestem też takim partnerem firmy, który przez ostatnie 6 lat systematycznie dokupował takie pakiety, więc mam jakiś, powiedzmy, portfel udziałów we firmie. I tak samo mamy również takie osoby w zespołach, które robią podobnie. Ale również są tacy partnerzy, którzy oprócz tego, że kupili pakiet, chcą brać udział w budowaniu zespołów. Komfort jest taki w budowaniu zespołów w firmie Skyward Community, że nikt z nas nie powstydzi się, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o ten pełen rozwój we firmie, to co się w tej chwili dzieje, na jakim to jest wszystko etapie, że nikt się nie powstydzi, że firma, załóżmy, za miesiąc, dwa, trzy zniknie i stronka przestanie działać i nie będziemy wiedzieć, o co chodzi, tak jak to ma miejsce w wielu nowych firmach. My współpracujemy z firmą, która daje nam zarabiać już lata. I druga sprawa, mamy udziały, a jeśli mamy udziały, to jesteśmy współwłaścicielami całego dobra składającego się na majątek firmy Skyward Community, Uniski String Technology, całej jak gdyby gamy spółek składających się właśnie na tą technologię. Oczywiście te spółki wszystko są powiązane, natomiast chodzi o to, żeby każda jak gdyby spółka odpowiedzialna była za jakąś tam, powiedzmy, część rozwoju, powiedzmy jakąś grupę, którą rozwija. Skyward Community jest to przede wszystkim w tej chwili nacisk położony na szkolenia, ale również właśnie poprzez partnerów firmy pozyskiwany jest ten kapitał od osób prywatnych. Najczęściej ma to miejsce od osób drobnych, inwestorów tak zwanych. Teraz tak, jeśli jesteśmy partnerami, zapraszając kogoś do firmy, aby sobie otworzył konto, może sobie kupić dowolną ilość udziałów. Taki partner w momencie, kiedy dokona takiego zakupu, my jako partnerzy, którzy go zaprosiliśmy z naszego linka, otrzymamy z tego tytułu po prostu bonus. I jeśli jesteśmy tymi początkującymi partnerami firmy od niedawna, to otrzymamy 15% z pierwszego poziomu od kwoty włożonej do firmy. Mamy możliwość zarabiania również z poziomów w głąb, czyli tak zwanego programu partnerskiego. W tym wypadku partner zarabia do czwartego poziomu, czyli jeśli nasz partner, inwestor zainwestuje, ale powie koledze, słuchaj, zainwestuj tu środki, bo szykuje się naprawdę dobry interes i dobry biznes, można naprawdę bardzo dobrze zarobić, i on go zarejestruje ze swojego linka, a nie z naszego, i to w tym wypadku jest to właściwa kolej, to będzie to nasz drugi poziom i w tym wypadku otrzymamy bonus w wysokości 4%. Jeżeli chodzi o konsultanta, to konsultant, jaki wymóg musi mieć? Musi sam osobiście zainwestować z własnych środków $100, jednorazowo lub historycznie, czyli to może być na przykład 2 razy po 50, to minimum, które jest w tej chwili w firmie, lub po prostu jednorazowo. I zaprasza 2 osoby, które zrobią to samo. Jeśli mamy na pierwszym poziomie łącznie inwestycje $300, to w tym wypadku mamy status konsultanta. Konsultant, jak widzimy, awansuje w tym sensie, że otrzymuje, odblokowuje mu się 5. poziom w programie partnerskim.
Jeżeli chodzi o ten trzeci poziom, który jeszcze nie wymaga kwalifikacji osób trzecich, to jest lider. Lider musi mieć $200 osobiście zainwestowane, czy włożone w kupno udziałów. Trzy osoby, które zrobią to samo, czyli po $200, ale pierwszy poziom musi liczyć narastająco historycznie składki, fundusze, które zostały zainwestowane w wysokości $2000. I to był ostatni poziom, w którym nie wymaga się osób trzecich. Ja często właśnie o tym mówię, dlatego że master, jeśli chce uzyskać właśnie ten status, czyli partner, który chce uzyskać status mastera, musi zapraszać osoby, które również budują teamy. Czyli nie tylko zapraszamy inwestorów, którzy chcą włożyć pieniądze w udziały, ale również takie osoby, które budują swoje zespoły dalej. Dzięki temu my możemy uzyskać status mastera. Ponieważ te osoby również awansują, które my zapraszamy, budując też zespoły, awansują prędzej czy później na poziom lidera. W tym wypadku master potrzebuje, jak widzimy na tym zdjęciu, trzech liderów z pierwszego poziomu. I to jest najważniejszy warunek, jaki musimy uzyskać, aby kwalifikować się do statusu mastera. Następnie, jeśli chodzi o mastera, musi osobiście zainwestowane mieć $1000. I musi mieć trzech partnerów, którzy zainwestowali minimum $200. Pamiętamy, taki był wymóg przy liderze. Łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie musi wynosić 5000 i automatycznie pojawia się w naszym lewym górnym narożniku napis master. Master, jeśli tutaj widzimy na tym zdjęciu, sięga już do 9 poziomów. Zwiększa się oczywiście również to wynagrodzenie, czy też bonus, no bo to jest prawidłowa nazwa, również na drugim, na trzecim, czwartym poziomie, no bo systematycznie po prostu wzrasta w momencie, kiedy my awansujemy na wyższe poziomy w programie partnerskim. Kolejny poziom, to jest trzeci od tyłu z ostatnich, jest to poziom eksperta. Ekspert osobiście, aby uzyskać ten poziom, sam musi osobiście zainwestować $5000. Łączna suma inwestycji 10 tysięcy pierwszej linii, ale musi mieć trzech masterów. Widzimy tutaj pewną różnicę w wypadku eksperta. Ten wymóg osób kwalifikujących się na poziom mastera, czyli o poziom niżej, musi mieć dwóch na pierwszym poziomie. Natomiast trzeci master oczywiście może być na pierwszym poziomie i to jak najbardziej jest wskazane, ale również da nam kwalifikację master, który będzie na drugim, trzecim, czwartym, piątym i tak dalej poziomie, tylko w niezależnej nodze. I mając trzech masterów, 10 tysięcy składki historycznie naliczonej, zainwestowanej na pierwszym poziomie, 5 tysięcy nasza osobista inwestycja, automatycznie uzyskujemy status eksperta. Ekspert sięga już, jak widzimy, w programie partnerskim do 20 poziomów głąb. I tutaj naprawdę jest to już bardzo dobry wynik. I przedostatni poziom jest to poziom top eksperta. Zobaczmy, top ekspert, jeśli chodzi o wymóg, musi mieć jeszcze raz tyle jak ekspert, czyli osobista inwestycja $10000. Czy to jest dużo? Z doświadczenia wiem, że na tym poziomie top eksperta, już nawet eksperta, inwestycja $10000 nie jest żadnym tutaj wyczynem. Więc, bo bardzo często jest tak, że nawet jeśli ktoś własnych środków nie ma, to po prostu zarobił je w trakcie dużo większe pieniądze, więc zainwestowanie tego wymaganego do uzyskania top eksperta kapitału nie jest żadnym problemem. Czyli 10 tysięcy osobista inwestycja historycznie lub jednorazowo. Widzimy, że nasza struktura, cała organizacja z pierwszego poziomu, czyli osoby, które bezpośrednio zaprosiliśmy, musi mieć łączną składkę z naszą inwestycją 30 tysięcy
Czyli tak naprawdę, jeśli mamy 10, no to ta pierwsza linia musi mieć minimum 20, czyli łącznie 30 tysięcy i musimy mieć trzech ekspertów. Łącznie tak samo jak było w wypadku eksperta, wystarczy, że mamy dwóch ekspertów na pierwszym poziomie, a trzeci może być na drugim, trzecim, czwartym poziomie w niezależnej nodze, czyli widnej niż tych dwóch, którzy są na pierwszym poziomie i dają już kwalifikacje. Te trzy wymagania są potrzebne do tego, żeby uzyskać status top eksperta. Co nam daje ten status top eksperta? Po pierwsze, sięgamy automatycznie najgłębiej w programie partnerskim, czyli właściwie nic nie stracimy z bonusów, co moglibyśmy stracić, gdybyśmy mieli osoby zaproszone, rozwijające się w strukturze w głąb na drugim, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym, piętnastym, siedemnastym, dwudziestym i tak dalej poziomie, ponieważ sięgamy do 24 poziomów, więc do 24 poziomów, jeśli mamy jakiekolwiek osoby zarejestrowane i kupią pakiet, to my zarobimy jakiś bonus według procentu wynikającego z programu partnerskiego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, top ekspert, uzyskuje prawo do comiesięcznego bonusu. Czyli niezależnie od tego, ile dostaniemy gotówki z całej struktury, to również otrzymamy od firmy z obrotu miesięcznego do $1500 na konto bonusowe, które możemy wykorzystać w dowolne cele. Możemy wypłacić w formie gotówki lub ewentualnie przeznaczyć na jakąś ratę. W wypadku obrotu 20 tysięcy w całej strukturze, to ten bonus po prostu nam się należy. Czyli tak naprawdę na koniec dnia ostatniego danego miesiąca jest to przeliczane i jeśli my mamy tą kwalifikację 20 tysięcy lub więcej, otrzymujemy dodatkowo bonus. Jest to naprawdę fajny zaszczyt gotówki, bo kto nie chciałby mieć po prostu co miesiąc dodatkowej gotówki przy obecnych cenach wszystkiego wokół nas, $1500 to jakieś mniej więcej 6-7 tysięcy złotych dodatkowo. I mamy ostatni status, mamy status Sky Experta. Tu pewna zmiana, może zacznę też od tyłu. Kwalifikacja osób trzecich, czyli w tym wypadku top ekspertów, zmienia się. Ich, jak widzimy, potrzeba minimum czterech. Czyli tak naprawdę mamy wymóg dwóch na pierwszym poziomie. Pozostali mogą być na dwóch, ale oczywiście jest to jak najbardziej brane pod uwagę w wypadku kwalifikacji i tych dwóch top ekspertów może być na głębszych poziomach, ale w niezależnych nogach, czyli w innych niż tych już dwóch top ekspertów. Jeśli ten warunek spełniliśmy, to jest najważniejszy warunek pokazujący tak naprawdę, że rozwijamy bardzo zdrową strukturę, organizację z osób takich samych jak my lub jeszcze lepszych, no bo w marketingu czy w multilevel marketingu zasada jest taka, że szukamy lepszych, najlepiej lepszych osób od siebie w budowaniu struktur i budowaniu właśnie tego multilevel marketingu, który pozwala budować wielopoziomowo, czyli tak naprawdę tak zwana duplikacja, powielanie. My zapraszamy 10, 20, 30 osób. Nasi partnerzy, których my zaprosiliśmy, znów zapraszają 10, 20, 30 osób. Kolejni zapraszają 10, 20, 30 osób lub więcej i mamy piękną strukturę składającą się w pewnym momencie setek albo nawet tysięcy osób w naszej organizacji i co ciekawe, w naszym back-office, zakładce dla partnerów, mamy pełne statystyki, widzimy dokładnie wszystko. Ilu mamy partnerów, jaki partner, na jakim poziomie jest, na jakim statusie. Czyli możemy bardzo fajnie sobie planować, celowe planowanie, kogo nam brakuje jeszcze na jakimś poziomie lub na przykład na pierwszym poziomie, ilu nam brakuje masterów, ilu nam brakuje top ekspertów, ekspertów lub na przykład liderów, aby uzyskać wyższy poziom. To można po prostu zaplanować. Każdy z nas może to naprawdę zaplanować i skupić się na tym konkretnym celu, który jest potrzebny do uzyskania wyższego poziomu. Bo często jest tak, że my bardzo dużo robimy, natomiast okazuje się, że niewielką cegiełkę gdzieś tam musimy wsadzić pracy, aby uzyskać po prostu na przykład głębszy poziom, gdzie mamy już ludzi,
gdzie uzyskiwalibyśmy po prostu wyższe bonusy comiesięczne. Zobaczmy, podsumowując, ostatni poziom, Sky Expert, 4 top ekspertów, 20 tysięcy własna inwestycja i 90 tysięcy z naszą inwestycja pierwszej linii, to jest status Sky Expert. Sky Expert dodatkowo otrzymuje 2000 bonusu z obrotu miesięcznego swojej struktury. On musi wynosić w tym wypadku, żeby uzyskać ten maksymalny bonus 2000, 30 tysięcy obrotu. I jak wiemy, również każdemu Sky Expertowi, jak i top ekspertowi należy się bonusy z 24 poziomów. Przejdźmy do podsumowania. Tu mamy jeszcze ten slajd, który zwraca uwagę na to, że w programie partnerskim możliwe jest zwiększenie swojego bonusu z pierwszego poziomu z 15 na 18% w wypadku ilości płatności z pierwszej linii. Jeśli mamy ich więcej niż 20, czyli mamy na przykład 20 partnerów, tak najprościej, żeby było łatwe do zrozumienia. Mamy 20 partnerów, którzy w danym miesiącu kupili jakiś mały pakiecik i zapłacili za to na przykład po $50. To od każdego takiego takiej składki, takiej płatności, jako ich sponsorzy, których zaprosiliśmy, partnerów, których zaprosiliśmy, tych 20, otrzymamy nie 15, jeśli będzie ich 20, otrzymamy 18% z każdej takiej płatności. I teraz zobaczmy podsumowanie. Zasady programu partnerskiego, $50 to jest minimalna inwestycja w firmie Skyward Community, minimalna kwota wypłaty $30. Jestem zwolennikiem póki co kryptowalut i bardzo sobie cenię chociażby w ostatnim czasie USDT TRC20, $1 kosztu cały, jeśli chodzi o wypłatę w ciągu jednej doby środki na dowolnej giełdzie, na koncie, który my wskażemy w swoich ustawieniach konta w back-office do wypłaty. I podsumowując jeszcze, szczególnie ten piąty, szósty, siódmy, on zwraca uwagę, że maksymalny bonus może wynosić 18% do tam 0,5% w programie partnerskim, wypłata odsetek do 24 poziomów, no i maksymalną ilość, którą możemy zaprosić, nie ma ograniczeń. Więc tak naprawdę nasza wyobraźnia może tylko nas ograniczać, kogo i ile osób zaprosimy. Jeśli chodzi o pewne wynagrodzenia, powiedzmy może nie wynagrodzenia, ale wyróżnienia za awanse, to w wypadku mistrza jest to póki co tylko skromny upominek w postaci długopisa, ale dla eksperta, top eksperta, eksperta już jest bonusik. Ekspert otrzymuje $500, top ekspert otrzymuje $1500 i ekspert otrzymuje, jak widzimy, $2000. I to jest bardzo fajny, miły bonus, ponieważ on wpływa w ciągu 24 godzin na nasze konto w momencie uzyskania tego statusu wyższego. Ten slajd tak naprawdę zwraca uwagę, że jesteśmy w wyjątkowej firmie. Szansa na zostanie częścią projektu, który zmieni cały świat. Ja myślę, że za jakiś czas, za rok, za dwa, za trzy, trudno powiedzieć, ale mniej więcej myślę, że to będzie ten obszar czasu. Myślę, że ten slajd po prostu jeszcze lepiej zrozumiemy, ponieważ tak naprawdę w momencie, kiedy firma będzie wprowadzać udziały do obrotu giełdowego, kiedy będziemy widzieć pierwsze trasy, które są kończone lub w bardzo mocnym, zaawansowanym stanie budowy, załóżmy w kilku krajach, i tego firma już nie będzie mogła, a czy nie będzie ukrywać, ponieważ póki co, jak wiemy, o pewnych komercyjnych projektach dopiętych już na ostatni guzik, firma nie mówi głośno do momentu, kiedy inwestor strategiczny nie da zielonego światła. Firma jest związana, jest oczywiście umowami, to są klauzule poufności, wiele innych ważniejszych spraw obarczające firmę na potężne kary. Więc nikt nie pozwoli sobie na to, żeby w świecie, w którym jest tak potężna konkurencja i wyścig z czasem, żeby puścić plamę i złamać tak zwane klauzule poufności, które często są stosowane na przykład w bankach czy jeszcze w innych instytucjach. Wiemy, że takie
projekty są budowane, tworzone, podpisywane są już konkretne, w tej chwili konkretne umowy komercyjne. One są, jest ich kilka, które są już dopięte. Czekamy tak naprawdę na start fizycznej budowy. W momencie, kiedy będzie to w jakiejś formie zaawansowanej, no to myślę, że prędzej czy później nie dziennikarze zwęszą temat i po prostu zrobią odpowiedni reportaż. Jeśli to nie będzie nasza firma, to na pewno ktoś po prostu taki reportaż zrobi i on ukaże się na pewno w naszych oficjalnych back-office'ach. Natomiast póki co firma nie może o tym mówić głośno. Natomiast ten slajd na pewno zrozumiemy bardzo dobrze w najbliższych miesiącach, w najbliższym okresie roku, dwóch, trzech. Nasza firma, jak już powiedziałem, została wyceniona na 400 miliardów sam projekt przez niezależnych ekspertów. Ktoś tam tydzień temu napisał, że chyba tak, Porsche czy Ferrari zostało tam wycenione na 58 miliardów. Tylko pamiętajmy, jeśli nie pamiętam tej informacji, bo ona została tutaj wyczyszczona z czatu. Być może właśnie akurat Ferrari czy tam Porsche zostało wycenione na taką kwotę, ale w obecnym stanie. Pamiętajmy, że nasz projekt został wyceniony na 400 miliardów, zanim cokolwiek stworzono. Zanim wybudowano jakikolwiek prototyp, zanim wybudowano pierwsze słupy, pierwsze tory na słupach, czyli te linie strunowe. Nic nie stworzono. Mieliśmy dokumenty spółki. Anatoli Niemiecki miał pomysły, które tworzył tak naprawdę wynalazki, projekty i patenty tworzył przez dziesiątki lat. I cały ten pomysł, cała ta technologia, która była w dokumentacji, w papierach, to ona została wyceniona na 400 miliardów. Natomiast ja przypuszczam, że to, co w tej chwili jest stworzone już w realu, kilkanaście wysoko zaawansowanych projektów, pojazdów, nawierzchnie torowe, przetestowane, certyfikowane, kontrakty podpisane na wiele miliardów dolarów. Łączną wartość myślę, że ma dużo, dużo większą niż wtedy, kiedy mówiono o samym projekcie, który zacznie być realizowany. Więc jesteśmy naprawdę w wyjątkowym projekcie, ponieważ na świecie chyba nie ma takiej firmy, która byłaby wyceniana na taką sumę, zanim cokolwiek stworzono. Mogę się mylić oczywiście, ale uważam, że jest to naprawdę potężny kapitał, na który firma została po prostu wyceniona, jeśli chodzi o ilość udziałów, które będą też wprowadzane później z wolnych udziałów do obrotu giełdowego. Firma tutaj musi mieć pewną pulę udziałów. Też padało pytanie, czy ile jeszcze zostało tych udziałów i tak dalej. Nie ma to naprawdę dla nas znaczenia. Kiedyś być może się zastanawialiśmy i może nie mieliśmy tej wiedzy, że może faktycznie jak firma sprzeda wszystkie udziały, no to my wejdziemy, no to wtedy zakończy się 15 etap, wejdziemy na giełdy. Natomiast kompletnie nie ma to nic wspólnego właśnie ze sprzedażą wszystkich udziałów. Jak wiemy, zawsze firma zachowuje spory pakiet dla siebie. Poza tym musi mieć sporą część udziałów, które wprowadzi do wolnego obrotu giełdowego, na których my tak naprawdę jako współwłaściciele, czyli pierwotnym zakupie przedgiełdowym, zarobimy. Ponieważ jako współwłaściciele spółki, którzy zostali wpisani do rejestru spółki, bo ci ludzie, którzy będą kupować udziały na giełdach zewnętrznych, według mojego oczywiście mogę się mylić, ale to my dzisiaj jesteśmy wpisywani do rejestru spółki. Natomiast osoby, które... Powiem tak, odniosę się do tych pytań oczywiście na samym końcu. Możecie zadawać takie pytanie, napisać je na czacie i ewentualnie wtedy, jeśli jest jakaś oczywista odpowiedź, to odpowiem. Jeśli nie ma, no to po prostu tutaj też nie będę dużo wymyślał coś, jakiś tworzył historii, teorii spiskowych. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie tych udziałów do obrotu giełdowego, to
to pamiętajmy, że ze sprzedaży po prostu część, wszystkie giełdy muszą odprowadzać je w formie gotówki do naszej firmy, a nasza firma część z nich po prostu przeznaczy na dywidendy. To będzie normalne, oczywiste. To będzie jeden z kanałów, który będzie składał się na dywidendy dla udziałowców spółki. Drugie to oczywiście projekty, tworzenie ich, realizacja, później już tak naprawdę użytkowanie. Krótko, dosłownie jeszcze, jeśli chodzi o same pakiety, każdy z nas może kupić jeszcze udziały. Wiemy, że firma robi jeszcze naprawdę prezenty, ten noworoczny, on się przyciąga prawie do końca miesiąca, ale to jest bardzo dobra oferta, o której na samym końcu wspomnę. Natomiast firma ma różnego rodzaju pakiety, które można kupić za gotówkę lub w ratach. Na te dwa zawsze zwracam uwagę, maluszek i student, ponieważ to są naprawdę fajne pakiety. My jako partnerzy firmy, którzy bierzemy udział w programie partnerskim, powinniśmy wykorzystać te pakiety i to nazewnictwo do, jako w cudzysłowie oczywiście, sprzedaży, w formie sprzedażowej rodzicom. Ponieważ rodzic, który kupi taki pakiet, oczywiście rodzic w każdej chwili może sobie zachować te udziały ostatecznie, ale może je przekazać, przepisać na syna czy córkę. Pamiętajmy, jeśli mówimy o studencie, zobaczmy, jest to kwota $1350. Ta kwota tak naprawdę, gdybyśmy to przeliczyli na złotówki, jest to tak naprawdę jakieś 7 tysięcy złotych. To jest kwota, która daje nam 38,5 tysiąca udziałów. Zakładając, że byłoby ta najniższa kwota gwarantowana, którą mamy w umowach pożyczki konwertowanej, gdzie jest 1 do 1, to mamy $38,5 tysiąca razy wartość dolara i mamy grubo ponad 100 tysięcy. Natomiast jeśli się okaże, że te udziały na zewnętrznej giełdzie będą po 10, 20 czy więcej dolarów, to tworzył się naprawdę nam potężny kapitał z śmiesznie małej naprawdę sumy, którą można w łatwy sposób przejeść. 5-6 tysięcy to, nie wiem, to wycieczka 3-4-gwiazdkowego hotelu, raczej wyjazdu, nie wiem, do Egiptu na tydzień i temat zamknięty, pieniędzy nie ma. A tu mamy kapitał dla dziecka w dorosłe życie. Naprawdę jest to świetna możliwość sprzedażowa rodzicom. Mamy różne pakiety, jak powiedziałem, za gotówkę i najczęściej w 5 ratach. Minimalna kwota to $50. Tu mamy na samym dole, jak widzimy, to jest ta minimalna kwota $50. I teraz dosłownie króciutko o tej umowie tak zwanej pożyczki konwertowanej. Każdy z nas dostaje umowę tak zwaną pożyczki konwertowanej w momencie, kiedy spłaci swoje udziały lub po prostu zapłaci je w gotówce jednorazowo. Mamy kontrakt, w zakładce dokumenty, mamy dokumenty firmowe i dokumenty nasze. Tam w dokumentach naszych będzie jedna z umów, jeśli mamy tych kontraktów wiele, tych pakietów, to będziemy mieć ich wiele. Mamy umowę w dwóch językach, rosyjski i angielski. I na stronie najczęściej, na stronie 8 będziemy mieć taki zapis, który zwraca uwagę na to, ile dany kontrakt jest, opiewa na jaką kwotę, sumę udziałów, jaka to jest klasa udziałów i jaka wartość nominalna jednego udziału w gotówce. Czyli tutaj widzimy, mamy klasę A, czyli tą tak zwaną uprzywilejowaną, i $1 to jest kwota gwarantowana po wprowadzeniu do obrotu giełdowego udziału. To jest kwota gwarantowana minimalna. Osobiście, i to jest tylko moje zdanie, że ta wartość tych udziałów będzie dużo wyższa. Natomiast na ile miałem rację, no to po prostu czas to zweryfikuje.
I zobaczmy, przepraszam, dalej. Tutaj każdy z nas również może wygenerować sobie tak zwany wyciąg z rejestru spółki, czyli klikając po prostu nad swoimi certyfikatami zakładkę otrzymaj wyciąg z rejestru i automatycznie otrzymujemy na maila taki wyciąg. Jeśli mamy tych pakietów dużo, no to może być nawet kilka stron takiego dokumentu jak ten, który zwraca uwagę na właśnie to, że my jesteśmy wpisani do rejestru spółki mocno jako współwłaściciele całej technologii. I to naprawdę musicie, drodzy Państwo, zrozumieć. Jesteśmy współwłaścicielami spółki, mając udziały. To jest właśnie obrazek, który zwraca uwagę na to, co nam daje takie posiadanie udziałów. Oczywiście tutaj w takim żartobliwym tonie pan sobie, chłopak, młody człowiek sobie leży, a pieniążki się produkują. Oczywiście to jest bardzo uproszczona procedura, natomiast pamiętajmy, wielu z nas kupuje dzisiaj udziały za po dużo niższej cenie niż ich rzeczywista wartość. Bo to, że kupujemy w dyskoncie, dyskonto, wiemy, mamy sklepy dyskontowe. I po co chodzimy do takich sklepów dyskontowych? Po to, żeby kupić taniej. My mamy z potężnym dyskontem, bo zobaczmy, jeśli mamy 40% na przykład dyskonto, to za $1 dostajemy 40 udziałów wartych w cenie nominalnej $40. Czyli 4000 wartość ich jest wyższa. Dzisiaj kupując w takiej cenie. Ale pamiętajmy, ci, którzy weszli do firmy, zarejestrowali się, kupowali udziały w 2016 lub nieco wcześniej, albo jeszcze 17, to kupowali z dyskontem 600-800. Więc to mamy już 600-800, no to mamy 60 lub 80 tysięcy procent. Łatwy rachunek, 1:1. Jeśli za $1 otrzymywaliśmy wtedy 800 udziałów, czyli tak naprawdę w cenie nominalnej za $1 dostawaliśmy $800, to procent łatwy jest do policzenia. 80 tysięcy, tak? Procent, tak przynajmniej mi się tutaj, jeśli dobrze liczę, to tak to wychodzi. Tutaj mamy fajny schemat. Jest to naprawdę fajny schemat do tego, żeby sprzedawać udziały, sprzedawać pakiety. Dlatego, że żyjemy w okresie wyjątkowych, wysokich kosztów utrzymania, jeśli chodzi o inflację. 2022 zamknął się średnim, załóżmy 15-procentowym. On był nawet troszeczkę, w okolice 15, średnia. Bo mówimy, ta inflacja, która miała, załóżmy od stycznia 2022 do grudnia 2022, średnia wyniosła plus minus około 15, może nieco delikatnie wyżej procent. Ale mówi się, że ten rok, który się rozpoczął, niestety ta inflacja może sięgnąć nawet i 20%. Pojedynczym jednym lub dwóch miesiącach ona może sięgnąć nawet 26%. Miejmy nadzieję, że się ci eksperci różnego rodzaju mylą, ale zakładając, że średnia byłaby 20%, to w ciągu 2 lat, trzymając pieniądze w domu lub w banku, stracimy plus minus około 35%. Natomiast pamiętajmy, w momencie, kiedy kupimy je, wydamy $1000 na udziały, kupujemy udziały na przykład z dyskontem 40, otrzymujemy 40 tysięcy akcji. I gdyby się okazało właśnie, że firma w tym okresie, czyli w ciągu 2 lat, wprowadzi udziały do wolnego obrotu, to minimum nasz klient, partner, inwestor dostanie minimum $40 tysięcy lub dużo, dużo więcej. Gdyby się okazało, że na przykład to będzie cena $10, no to tutaj bez dwóch zdań z 40 tysięcy zrobi nam się $400 tysięcy. Ale mu to nic nie zje, żadna inflacja. Ma to zagwarantowane w umowie, bo w umowie pożyczki konwertowanej jest zagwarantowane, że jeden udział to $1 w cenie nominalnej. (Śmiech)
No i teraz przechodzimy dosłownie do kilku jeszcze ostatnich, dosłownie ostatnich newsów i odniosę się tutaj do pytań pana Mariana, jeśli nie będzie innych. Tutaj mamy newsa z 13 właściwie stycznia, system transportu jako część środowiska. Oczywiście tak naprawdę on zwraca uwagę na tą globalny rozwój naszej struktury, naszej technologii. Z jednej strony to jest to, co kiedyś mówiłem. Każdy z nas chciałby, aby w ciągu roku firma weszła na giełdę. Tylko pamiętajcie, drodzy Państwo, że rozwijamy coś, czego wcześniej nikt nie rozwijał na świecie. Nie ma odpowiednika. To tak samo, jak nie było kiedyś odpowiednika. Mamy auta, mamy pociągi. No to jest ten, powiedzmy, w cudzysłowie pewien odpowiednik. Kiedyś były telefony na kabel. Pani pierw łączyła międzymiastową, trzeba było czekać. Później były normalne rozmowy bez kręcenia tych i czekania na te wtyczki w odpowiednich miejscach telekomunikacji. Można było zadzwonić i szybko się z kimś połączyć. W pewnym momencie weszła tak zwana telefonia komórkowa, bezprzewodowa i to była rewolucja. I wiemy, że w tej chwili po prostu jest telefonia komórkowa, telefonia internetowa, satelitarna i można byłoby naprawdę wymyślać i ten rozwój poszedł w niesamowitym kierunku. My tworzymy coś w tym rodzaju, czyli nasza technologia to jest to, co było do tej pory, pociągi, samochody i tak dalej. No i teraz nasz transport nadziemny, który tak naprawdę wyniesiony jest ponad pewną wysokość i totalnie zmieni zarówno środowisko, o środowisko zadba, jak i pod względem geopolitycznym wpisuje się w 100% w obecną sytuację na świecie. Energetycznie prześcigamy wszystkich. Jeśli chodzi o klimat, środowisko, nasz transport jest niezawodny i czysty. I można byłoby tak mówić naprawdę bez końca. On po prostu jest skazany, uważamy, że jest skazany na sukces, na rozwój potężny. Te najgorsze czasy rozwoju, kiedy tworzono ekotechnopark koło Mińska, to był najtrudniejszy okres. Natomiast to, na jakim jesteśmy etapie i że mamy kontrakty, mamy zaliczki, firma pobrała już zaliczki do kontraktów komercyjnych, tych takich dopiętych na ostatni guzik, i jesteśmy, być może nawet nie mamy informacji, bo wiemy, że na początku zeszłego roku rozpoczęto tak zwane studium wykonalności, które jest początkiem rozpoczęcia budowy, a fizyczna budowa później zaczyna trwać. W wielu wypadkach, w moim odczuciu, potrzebny jest ten test szybkości taboru miejskiego i towarowego, aby móc fizycznie budować i najprawdopodobniej to właśnie będzie wkrótce wykonane właśnie na tych dwóch torach 2,5-kilometrowych, które są kończone, które gdzieś tam w newsach widzimy. Zresztą tutaj na tym zdjęciu też o tym mówimy, że to się na naszych oczach dzieje. Więc to w momencie, kiedy zostanie wykonane, potem news zwraca uwagę na to, że między innymi wpisujemy się w infrastrukturę, czyli tak naprawdę kształt torów, całej linii, on będzie jak gdyby miał po prostu się wpisać w nowe środowisko. Pamiętajmy, że to jest akurat ekotechnopark, tak zwane centrum innowacji, ja to nazywam tak zwanym poligonem doświadczalnym. To troszeczkę inaczej wygląda, bo jest to poligon doświadczalny, czyli tak naprawdę wysokość słupów i rozpiętość i wygląd i tak dalej, niekoniecznie musi się wpisywać w 100% w obszar środowiska, bo mówimy tutaj o centrum innowacji i poligonie doświadczalnym, gdzie musimy wykonać pewne prace. Natomiast w momencie, kiedy już mówimy o komercyjnych, prawdziwych komercyjnych trasach, one będą wpisywać się w środowisko, czyli kształt słupów, pewnie kolor słupów, wysokość i tak dalej, to wszystko będzie musiało pięknie być zsynchronizować ze środowiskiem. Poza tym pamiętajmy, że cały transport, bo mówimy naprawdę o właściwie transporcie towarowym, miejskim i szybkim docelowo, on będzie wyniesiony ponad ziemię, więc nie zajmujemy w żaden sposób obszarów
ziemi, jakichkolwiek innych obszarów, potrzebujemy dosłownie minimalne miejsce do stawienia odpowiednich słupów. Więc tutaj firma naprawdę będzie się wpasowywać. Uważam, że to będą majstersztyki, jeśli chodzi o pierwsze trasy. Kształty, kolory będą naprawdę imponujące. Ja osobiście nie mogę się doczekać do tego, kiedy zobaczę właśnie pierwszą, drugą, trzecią budowę, taką fizyczną, już prawdziwych komercyjnych tras. Myślę, że będziemy też wszyscy pod potężnym, wielkim wrażeniem. Więc tutaj mamy te prace, widzimy w szarży, one cały czas trwają i te testy wkrótce będą wykonane. Tutaj mamy również news, który zwracał uwagę na to, że firma podpisała kolejną, a to są już kolejne. Tych umów naprawdę będzie, pamiętajmy, że wchodzimy z transportem międzynarodowym, globalnym i firma będzie podpisywała takich umów jak te i podpisuje, bo wiele umów podpisywanych jest w zaciszu instytucji, z którymi podpisujemy umowy i robi się to bez rozgłosu. Pewne rozmowy, negocjacje, czy to w Skandynawii, o której krótko kiedyś wspomniał pan Anatolij Junicki, czy w innych obszarach świata, pewne rzeczy odbywają się w tle, w ciszy, bo tego sytuacja wymaga. Natomiast to, o czym firma może pisać otwarcie, to po prostu nas informuje jako udziałowców. Tutaj podpisano kolejną umowę o współpracy z Instytutem Zarządzania i Przedsiębiorczości, bo ma to związek po prostu z dalszym rozwojem po prostu. I tego będzie, takich umów, takich współprac z różnymi instytucjami będzie w najbliższych miesiącach i latach bardzo, bardzo dużo. I przejdźmy do ostatniej informacji. Mamy jeszcze przedłużającą się promocję, 9 dni zostało, do tego, żeby skorzystać właśnie z dyskonta 1 do 80. Jest to, uważam, bardzo dobre dyskonto, ponieważ za 1 dolara dostajemy 80 udziałów, czyli w cenie 80 dolarów. Mamy 3 możliwości, jednorazowej lub 5 ratach, kupienia za 250 dolarów lub w ratach po 50 dolarów, za 500 dolarów i za 1000 dolarów. Pamiętajmy, to są naprawdę śmieszne kwoty. 250 dolarów, czyli jakieś 1000, załóżmy, złotych, może z haczykiem. Możemy dokupić sobie 20 tysięcy udziałów. Za 500 dolarów możemy dokupić 40 tysięcy udziałów. A za 1000 dolarów możemy dokupić 80 tysięcy udziałów. Czyli tak naprawdę jakbyśmy tutaj liczyli, to co pamiętamy z umowy, za 1000 dolarów mamy tak naprawdę 80 tysięcy dolarów. Mamy dyskonto 80. Przelicznik jest tak naprawdę, wydaje mi się, jasny i zrozumiały. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Myślę, że będę miał więcej informacji już w lutym do Państwu przekazania. Natomiast teraz postaram się odnieść tutaj do tych pytań, które się tu pojawiły, jeśli to będzie. Ile można wynosić pierwsza dywidenda na jeden udział? Tak naprawdę tutaj nie odpowiem na to pytanie, bo nie chcę spekulować ani nic wymyślać. Firma na pewno w pewnym momencie, jeśli nie w tym roku, tego nie zrobiła, to naprawdę z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że 2023 i przyszły rok firma stworzy taką poduszkę dywidendową i będzie chciała, gdyby wszystkim udziałowcom wypłacić. To mogą być naprawdę symboliczne kwoty za jeden udział, bo pamiętajmy, że to jest początek początków. W momencie, kiedy firma, zobaczcie ten rozwój. My mówimy o fizycznym rozpoczęciu. Firma wzięła już pewne zaliczki, otrzymała gotówkę. Oczywiście w tych zaliczkach jest również pewna dywidenda. I teraz tak, w momencie, kiedy weźmie całość, to już się zaczyna kapitał robić, ale mówimy, zobaczcie, mówimy o 2-3 projektach komercyjnych. Do końca roku ma być takich projektów jeszcze minimum 10. Do końca kolejnego roku to może już nie być 10, ale to może być kolejnych 30. Więc zobaczcie, jaki skok będzie z pewnej takiej dywidendy i ona będzie naprawdę bardzo szybko rosła. Więc myślę, że firmie i panu Anatolijowi, panu naszemu prezesowi, będzie zależeć na tym,
żebyśmy my dostrzegli potencjał, potężny, duży potencjał, jeśli chodzi o trzymanie tych udziałów. Bo firma na pewno będzie zależała na to, żebyśmy w momencie, kiedy wprowadzi udziały do obrotu giełdowego, żebyśmy się wszyscy nie rzucili jak dzikie wilki do sprzedaży, tylko żebyśmy zrozumieli, że dywidendy, które otrzymamy, że warto po prostu je trzymać, bo to jest naprawdę kapitał. Bo tak, jak sprzedamy udziały, oczywiście możemy się wzbogacić, bo naprawdę wiele osób w Polsce i nie tylko na całym świecie po prostu się wzbogaci, bo dostanie z dnia na dzień naprawdę bardzo duże pieniądze. To będą setki lub miliony dolarów i to będą naprawdę spore, spore pieniądze. Okej, ale te pieniądze można też wydać. Wiemy, że jak ktoś nie ma odpowiedniego przygotowania do takich, do, jak gdyby do otrzymania takich środków, to bardzo szybko może je przetrwonić. Natomiast akcje, udziały i dywidendy z tego tytułu, pamiętajmy, że one zapewniają nam dywidendy nam przez dziesiątki lat do końca naszych dni, ale też zapewniają dywidendy naszym dzieciom, wnukom. Więc tak naprawdę to jest nasza kwestia podejścia, czy my to wszystko sprzedamy od razu na giełdzie, czy część sprzedamy, a część będziemy trzymać jako pewien kapitał, powiedzmy, dziedziczny w rodzinie. On sobie będzie przechodził z pokolenia na pokolenie, bo tak może być. Więc ta dywidenda, jak powiedziałem, ona może być naprawdę symboliczna, ale oczywiście mogę się mylić. Bo kwestia tak naprawdę, jakie zaliczki, jakie kwoty firma otrzyma i jaką pulę przeznaczy na te dywidendy. Więc tutaj nie będzie oczywistej, jasnej odpowiedzi. Musimy naprawdę cierpliwie poczekać. Kolejne pytanie. Za ile lat firma wejdzie na giełdę? Na to pytanie też nie będzie odpowiedzi, ponieważ firma nawet również w kontrakcie tego nie sprecyzowała. Natomiast zbliżamy się w tym kierunku, bo zobaczcie, że często nawet w przykładach, w slajdach, które my dostajemy od firmy, tam jeden ze slajdów, który zwraca uwagę między innymi, że firma, może wrócę do tego slajdu, żeby pokazać. Proszę, momencik. O, dokładnie, to jest ten slajd. To jest ten przykład i ten slajd. 2023, po tym jak RSSH wprowadzi wolne akcje do obrotu giełdowego, według wartości nominalnej będą jedna akcja, jeden dolar. To jest oczywiście podany przykład. To nie jest wyznacznik, że tak, w tym roku firma wprowadzi udziały do obrotu giełdowego. Nie. Ale tak naprawdę zbliżamy się naprawdę wielkimi krokami do tego, że to się wydarzy. Ja mogę się mylić, ale moje odczucie jest takie, że firma będzie chciała to zrobić w momencie, kiedy będziemy mieć albo mocno zaawansowane, albo przynajmniej jedną, dwie, trzy trasy ukończone komercyjne. Czas jest to 24-36 miesięcy, żeby taką trasę, taki projekt komercyjny ukończyć, jeśli wszystko idzie w dobrym kierunku czasowo i znów się świat nie wali. To jest jedna rzecz. Wiemy, jak trwają budowy autostrad, więc mówimy o realiach, ale wtedy, jeśli to się wydarzy, to nasze udziały, no, ich wartość tak naprawdę to będzie potężny kapitał. Tak jak powiedziałem, wielu z nas stanie się naprawdę zamożnymi ludźmi z dnia na dzień. Więc warto poczekać jeszcze rok, dwa, trzy, czy nawet cztery, po to, żeby to miało miejsce. Oczywiście nie jest to, ten czas oczekiwania nie jest przyjemny, szczególnie kiedy mamy partnerów w swoich strukturach, którzy mają już swój wiek, swoje lata, są ludźmi po 7 miesiące czy po 8 miesiące i chcieliby skorzystać z tych środków. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, no bo mówimy o technologii, która rozwija się na naszych oczach. Natomiast ten czas i tak upłynie. Pamiętajmy, mamy prawie 3 lata od tego, jak się pandemia zaczęła. W marcu tak naprawdę minie 3 lata. I te 3 lata migły jak z bata.
I teraz mówimy o jakimś roku, dwóch, trzech latach, że firma może wprowadzić te udziały do obrotu giełdowego, ponieważ będą już pierwsze projekty adresowe, komercyjne albo w trakcie budowy bardzo mocno zaawansowanej. Firma będzie miała już konkretne środki, kapitalizację, albo już będą pierwsze ukończone, a kolejnych będą dziesiątki projektów komercyjnych do wybudowania, no to wtedy może być naprawdę taka decyzja. Ona będzie wtedy korzystna dla nas wszystkich, kiedy fundusze inwestycyjne, potężne fundusze hedgingowe, nie tylko, w momencie, kiedy nasze udziały zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego, kiedy potężny kapitał będzie bardzo mocno zainteresowany kupnem za bardzo duże pieniądze tych udziałów. I myślę, że w tym kierunku tutaj spółka będzie szła, żeby to zrobić naprawdę w odpowiednim momencie, bo debiut można zrobić jeden właściwy. I chcemy, żeby naprawdę ten debiut, start był dla wszystkich bardzo, bardzo korzystny. Poza tym firmie na ręce patrzą naprawdę wiele, wiele krajów. My tworzymy coś naprawdę wielkiego, wyjątkowego, ale są tacy, którzy patrzą na ręce, żeby zrobić wiele błędów. Oczywiście są też tacy, którzy nam bardzo, powiedzmy, dopingują. Natomiast głęboko wierzę, biorąc pod uwagę mądrość człowieka, który tworzy tą technologię, pana Anatolia Linickiego i całego zarządu, że podejmą decyzje właściwe zarówno dla spółki, jak i dla nas udziałowców. We właściwym czasie to wprowadzą. My dobrze wiemy, bo tutaj pytanie, kiedy firma wejdzie na giełdę? Powtarzałem to wiele razy na różnych już webinarach. Weźmy przykład, poczytajmy sobie, weźmy sobie, wygooglujmy. Żyjemy w świecie, gdzie naprawdę te informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki i zobaczmy, kiedy powstał Facebook, kiedy wszedł na giełdę. Kiedy powstała jakaś tam firma znana, mówiliśmy tu o Ferrari, mówiliśmy tu o jakichś tam jeszcze różnego rodzaju spółki, które są nam znane. Kiedy powstała, rok powstania, kiedy weszła na giełdę. Kiedy powstała na przykład, ostatnio już kiedyś też mówiłem, kiedy powstał na przykład Plus GSM, a ile lat potrzeba było, żeby weszli na giełdę. Przy Plus GSM to było 15 lat. Wejście na giełdę. Pytanie, dlaczego tak długo? Dlaczego tak długo? Co tak naprawdę oni budowali oprócz masztów? Nic. A 15 lat im zajęło na to, żeby wejść na giełdę. Oczywiście z jakimś tam rezultatem, ale zajęło im to 15 lat. Facebook, o ile pamiętam, coś koło 8 lat. A co Facebook budował oprócz zwykłego portalu społecznościowego? A co my budujemy? My budujemy wszystko. Budujemy nowe, zaawansowane pojazdy, nawierzchnię torową, i całą infrastrukturę, która wkoło w obszaru naszej trasy będzie miała miejsce. Tworzymy coś, czego naprawdę nigdy wcześniej nie było. Więc pamiętajmy, że naprawdę ja też bym chciał, żeby tak jutro wprowadziła firma udziały do obrotu giełdowego. Tylko pytanie, czy te udziały na przykład by wprowadziła firma je po dolarze, czy by się okazało, że za miesiąc będą po cencie. A my chcemy, żeby po wprowadzeniu ich świat zwariował i one były po 10, 20, 50, 100 dolarów za sztukę. I firma na pewno w tym kierunku będzie szła, żeby tak właśnie w ten sposób było. Więc nie wyprzedzamy pewnych rzeczy. Firma musi stworzyć, dokończyć pewne rzeczy z certyfikacją szybkości na tych 2,5-kilometrowych torach, które w tej chwili są kończone w szarży. Rozpoczną się budowy komercyjne. One będzie o nich coraz głośniej, bo jak fizycznie zacznie się budować w kilku krajach, to naprawdę będzie coraz głośniej. Tego nie da się zakryć gdzieś pod kocem, tylko będą reportaże i inne rzeczy się ukazywać w różnych gazetach, już nie tylko na naszym back-office. I wtedy naprawdę zacznie się ciekawie robić. Ale na to musimy jeszcze chwilę poczekać. Myślę, że to będzie dużo krótszy okres, w moim oczywiście odczuciu, bo nie mówię tutaj w imieniu firmy, niż ten, który już jesteśmy we firmie. Na przykład ja. Ale chwilę cierpliwości jeszcze poczekajmy. Pytanie, czy to prawda, że w kwietniu kończy się już sprzedaż i w końcu i powoli będziemy wychodzić? Powiem tak, nic na ten temat nie wiadomo.
o żadnym kwietniu. Nie wiem, skąd tą informację pan posiada, natomiast w żaden sposób to nie jest informacja ani sprawdzona, ani w ogóle prawdziwa. Ja o niej osobiście nie słyszałem i nigdzie, powiedzmy, u źródła takich informacji nie ma. Mówi pan o sprzedaży, pytam pan się o sprzedaż. Ja powiedziałem, firma nie sprzeda wszystkich udziałów. Nie ma znaczenia, ile firma sprzeda udziałów do zakończenia się 15 etapu. Nie ma to wpływu, ukończenie 15 wpływu, nie ma wpływu na wejście firmy, wprowadzenie udziału do obrotu giełdowego, bo firma może wprowadzić już te udziały dzisiaj, może wprowadzić za rok, może wprowadzić za 2 czy 3 lata, a jeszcze szybkiego transportu na przykład, który zwiąże się z ukończeniem 15 etapu, może jeszcze nie być ukończonego. Potrzeba wybudowania trasy o długości 20-30 km, na które potrzeba na sfinansowanie około 100 lub więcej milionów dolarów. I to jest trasa tylko testowa. Więc transport, jeśli chodzi o miejski transport towarowy, on już może być, firma może się rozwijać, może budować i może w pewnym momencie zdecydować, że wprowadzamy udział do obrotu giełdowego. Natomiast rozwój transportu szybkiego może być nieco później, ale on tylko wzbogaci, zwiększy kapitał ostatecznie spółki i jeszcze ją umocni. Także on nie ma nic wspólnego, ukończenie 15 etapu, my dzisiaj to rozumiemy, że to nie ma nic wspólnego z wprowadzeniem udziału firmy do obrotu giełdowego, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie zakończy się sprzedaż udziałów. Firma w pewnym momencie jak prowadzi udział do obrotu giełdowego, to wprowadzi własną pulę udziałów, które posiada, a musi mieć naprawdę sporą pulę, i my jako udziałowcy na nich zarobimy, bo ze sprzedaży tych udziałów na światowych giełdach udziałowcy córki, raczej spółki matki otrzymają w postaci dywidendy. To będzie ze sprzedaży tych udziałów kupowanych przez jakieś potężne fundusze kapitał, będzie odprowadzana część zysków do naszej firmy i my z tego tytułu też otrzymamy dywidendy. To jest pewne, więc tutaj jak gdyby po pierwsze sprzedaż nie ma dla nas tutaj większego jak gdyby znaczenia, zakończenie jej sprzedaży, a tym bardziej nic nie mówi się o jakimś tam kwietniu czy jakimkolwiek terminie. Także tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że na ile się udało, to odpowiedziałem szczerze na te pytania. Bez jakiejś tutaj wymyślania naprawdę jakichś dziwnych teorii. My spotkamy się na początku lutego. Ja Państwu też dziękuję za dzisiejszą obecność, za to, że mogliśmy tutaj porozmawiać sobie szczerze. Szkoda, że akurat ta forma webinaru, którą tutaj firma na ten moment prowadzi, nie ma możliwości dyskusji takiej po prostu twarzą w twarz, tylko gdzieś to na czacie możemy pisać. Myślę, że to za jakiś czas się zmieni, ponieważ firma w tym kierunku, jeśli chodzi o rozwój szkolnictwa, szkolenia, różnych bloków szkoleniowych, będzie bardzo mocno się rozwijać. Oczywiście początkowo to będzie w języku angielskim, rosyjskim, tam wietnamskim, jeszcze kilku innych dużych takich powiedzmy, znaczy w językach, w których jest gdyby dużo partnerów i duża sprzedaż, że można przekierować tam w pierwszej kolejności, bo tam jest największa jak gdyby potrzeba. Natomiast docelowo to mają być dziesiątki języków, różnego rodzaju bloki szkoleniowe w różnej tematyce. Zresztą docelowo firma będzie szukała tak naprawdę różnych fachowców, różnych osób do zajęcia różnych miejsc w strukturach firmy, no bo tego będzie wymagał rozwój. Firma będzie szukała na pewno takich osób, które będą gotowe się szkolić pierw w swoich szeregach, a później w kolejnym etapie będzie szukała osób spoza struktur swojej firmy. To tak mniej więcej wygląda. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą obecność. Widzimy, że pomału się rozchodzimy. Ja pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym już miesiącu, w lutym. Do usłyszenia. Pozdrawiam.